Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Nazywam się Antoni Mleczko, wraz z żoną Elżbietą od 1971 roku prowadzimy gospodarstwo ogrodniczo-rolnicze w Lamowicach. Od roku jesteśmy emerytami, lecz z zamiłowania do roślin pomagamy dzieciom w gospodarstwie. Mojego zatrzymania, internowania dokonali funkcjonariusze służb bezpieczeństwa w naszym gospodarstwie ogrodniczym, a konkretnie w szklarni podczas pracy w godzinach porannych. Funkcjonariusze podeszli do mnie z wyciągniętymi pistoletami, zmuszając do podniesienia rąk. Było to bardzo stresujące. Nie powiedzieli nic o celu zatrzymania. Pozwolili z mieszkania zabrać potrzebną odzież i przybory. Dokonywało się to przy płaczu dzieci i domowników. Zawieźli mnie na komendę Milicji Obywatelskiej w Bielsku Białej, tam strasząc, nękając, wymuszając podpisanie tzw. deklaracji lojalności, inaczej współpracy. Następnie przewieziono mnie do więzienia w Jastrzębiu-Zdroju, dzielnica Szeroka. Umieszczono nas w najbardziej zaniedbanych pawilonach, w celach o powierzchni około 15 metrów kwadratowych. Było nas 8 osób. Cele słabo ogrzane, często tylko 5 stopni, często z brakami wody. Ubikacja w kącie bez osłony. Warunki internowania miały doprowadzić do załamania psychicznego i szybkiego podpisania współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. W celach byli umieszczani między nami tajni współpracownicy Służb Bezpieczeństwa, obserwujący stan psychiczny internowanych. Rodzina dopiero po dłuższym czasie dowiedziała się o miejscu internowania. Widzenia z rodziną odbywały się w asyście strażników więziennych. Czas widzenia około 1 godziny raz w miesiącu. Przed widzeniem, by zastraszyć rodziny, wokół więzienia jeździły czołgi. Więzienne jedzenie to czarna kawa, ciemny chleb oraz na obiad rozgotowany groch z kapustą. Wyjście z cel i spacer na powierzchni umożliwiono nam dopiero po miesiącu czasu. Po 3 miesiącach pobytu w Jastrzębiu, kiedy międzynarodowe organizacje wywierały presję na władze PRL, chcąc kontrolować ośrodki odosobnienia. Z tego powodu w marcu 1982 roku przewieziono nas do więzienia w Nowym Łupkowie. Jest to pogranicze Beskidów i Bieszczad. Obserwując kierunek jazdy na wschód, myśleliśmy, że wiozą nas na zesłanie do Związku Sowieckiego. Warunki w Łupkowie były już nieco lepsze. Mieliśmy posługę duszpasterską. Czas wolny spędzaliśmy na czytaniu książek, dokształcaniu, modlitwie, rozważaniu Pisma Świętego. W kantynie raz w miesiącu za określoną kwotę można było dokonać
zakupu najpotrzebniejszych artykułów. Cel zatrzymania wynikał z działalności w strukturach niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych. Pod koniec września 1981 roku prezydium związku wyraziło wotum nieufności wobec poprzedniego przewodniczącego Mieczysława Polońskiego i zawiesiło go w czynnościach pełnienia funkcji przewodniczącego. Pełnienie funkcji przewodniczącego powierzono mnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontaktowałem się z kolegami z Solidarności w celu pomocy rodzinom internowanych, nie wiedząc o tym, że jestem obserwowany. Także natychmiast nie odpowiedziałem na żądanie gminnego komisarza do odniesienia ulotek oraz innych materiałów związkowych do zlikwidowania gabloty z ogłoszeniami. Internowany zostałem nie 13, a 16 grudnia. Decyzją komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Bielsku Białej decyzja 100 przez S. Uzasadnieniem było: prowadząc działalność propagandową wrogą w stosunku do PRL, nawoływać będzie do nieposłuszeństwa prawnym rozporządzeniom organów państwowych. Przesłuchań było bardzo dużo. Trudno w szczegółach je opisywać. Podczas działalności związkowej były zastraszania, anonimowe telefony, kontrole w ogrodnictwie. W żargonie nazywało się to szczypaniem. Przesłuchania były także testem sprawdzającym wiedzę i inteligencję. Funkcjonariusze informowali o szczegółach z życia rodziny, sugerując, że wszystko wiedzą, co wcale nie świadczyło, że tak jest, ale miało sprawić takie odczucie u przesłuchiwanego. W naszej sytuacji, prowadzący gospodarstwo ogrodnicze, liczono na szybki efekt zastraszenia, gdyż prowadzenie gospodarstwa przez żonę przy ostrej zimie, bez dostatecznej ilości opału, trudności sprzedaży, było to bardzo trudne i stresujące. Przesłuchania były różne. Na przykład jeden z funkcjonariuszy był miły, częstował papierosami, herbatą, a inny straszył, żeby się rozebrać, bo tu bywa gorąco. Straszono długim czasem trwania stanu wojennego. Po zakończeniu internowania nadal trwały nękania, szykany, wyzwanie na milicję, na rozmowy. Żona, dlatego że jest energiczną osobą, przy dużej pomocy rodziny, sąsiadów, przyjaciół, w zaistniałych warunkach względnie sobie radziła. Różni funkcjonariusze, ludzie z tamtych układów wywierali także dużą presję, szantaż, zastraszanie na żonę, rodzinę oraz udzielających pomocy. Pewnego razu Służba Bezpieczeństwa rozpuściła plotkę o uprowadzeniu naszych dzieci. Znajomi przyjeżdżali pytać, czy to prawda. Żona, oprócz trudności z prowadzeniem domu, gospodarstwa, przyjeżdżała na odwiedziny do Jastrzębia, do Łupkowa, oddalonego 250 km od domu. W czasie mojego internowania przeszła także operację nasza córka oraz mój tato. Ruch Solidarności był olbrzymią nadzieją, a także wyzwaniem, dążeniem do lepszej przyszłości.
cel Solidarności był szczytny. Dlatego przebywając w więzieniu, nie było się obciążonym winą. Było się jakby ubezwłasnowolnionym. Wydaje mi się, że trudniejszą sytuację miała żona, rodzina, uczciwi Polacy w warunkach stanu wojennego. Człowiek jest w rozdarciu wewnętrznym, że trzeba coś zrobić, a z drugiej strony niewiele się może. Jeśli ma się dobre ambicje ukształtowane, to z perspektywy czasu, choć doświadczenie przemocy, upokorzenia, presji psychicznej czy fizycznej, to jest się w stanie wiele znieść, wytrzymać, przeżyć. Człowiek, doświadczając różnych upokorzeń, cierpień, trudności, dochodzi do większej dojrzałości wiary, a także poznaje mentalność innych ludzi, mentalność człowieka. Najtrudniejsza była świadomość bezsilności, że niewiele się może, jak długo to wszystko potrwa, czy zdrowie moje i bliskich pozwoli tej niedogodności przetrzymać. Trudno było się z tym wszystkim doszukać sensu. Jedynie wiara daje sens podjęcia się odpowiedzialności za drugich, za Polskę. W trudnych okolicznościach najlepiej poznaje się przyjaciół. Tak było w warunkach więziennych, jak także w warunkach stanu wojennego. Poznania tych, którzy mieli odwagę przyjść z pomocą. Wafel, słucham. Co? Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Życzyć mi.